Gówno, 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 postaw na gówno. Witamy w kolejnym już odcinku naszego wielkiego show. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze wszyscy bawić. A zanim przejdziemy do zabawy, to chciałbym podziękować osobom, które wspierają nas w serwisie Patronite. I są to rodzina Rzet, Dagmara Godlewska-Bratek, Magdalena Kalipso, Anna Lorenz, Paweł Maciejewski, Aneta Pietrowaj-Solińska, Łukasz Maciejewski i Arkadiusz Borowczak. Bardzo Wam dziękujemy! Zapraszamy na podcast Samiec Beta. Podcast dla facetów aspirujących do miana samców alfa. Zapraszają Mateusz Płocha i Szymon Żurawski. Cześć, z tej strony Samiec Beta i witamy w drugim odcinku naszej awantury o gówno. I dzisiaj naszym gościem jest Bartek Przybyszewski z Podcasteksu. Dzień dobry, Bartek. Cześć, hej. W ten sposób świętujemy setny odcinek Podcasteksu, który no dzisiaj ma premierę, bo to oglądacie może w czwartek. O czym jest ten odcinek? Jest to odcinek, który, jeśli będzie miał premierę w czwartek rzeczywiście, to będzie odcinkiem, w którym się troszkę intymnie powypowiadamy na tematy podcasteksowe i tak dalej, ale nic więcej nie powiem. Dobrze. Nie, no, bardzo intymnie nie będzie, ale trochę. No dobrze, więc mam nadzieję, Bartek, że przygotowałeś trochę kupy. Mhm. Osoby, które nas oglądają na YouTubie, się pewnie zastanawiają. Co to jest tak profesjonalnie? O co kurwa chodzi? Czemu to jest tak ładnie? Wyszło przez przypadek. To były moje żądania od tego odcinka. Sprawa wygląda tak, że ja sobie tak wymyśliłem, że znaczy jedno jest tak, że Magda jest na urlopie, więc nie mogliśmy u niej nagrać. A druga rzecz, że 15 października są wybory. I 15 października wieczorem robimy w Aż Dzienniku razem z Zosią będziemy prowadzić live taki powyborczy od godziny 20 do godziny 22 i osoby, które są teraz ze mną w studio, czyli Bartek Przybyszewski z Podcasteksu i Mateusz Płocha z podcastu Samiec Beta zgodzili się wziąć udział w tym live'ie na Instagramie. Dołożę cegiełkę jajec. Tak. Jezu, faktycznie, właśnie zrozumiałem, że zgodziłem się. Tak. Domyślam się, że oboje zgodzili się i mogą tego nie pamiętać, bo Mateusz był wtedy akurat na urlopie. Właśnie, Mateusz, jak było na urlopie? Było cudownie. W ogóle bardzo ciekawa rzecz, byłem na wyspie Kos, gdzie byliśmy w hotelu, gdzie nie ma dzieci. I byłem pierwszy raz na plaży, na której nikt nie dał pizdy. I to było bardzo ciekawe doznanie, że jesteś na plaży i jest cicho. Nie miałeś ochoty tak wyrzeć pizdy. No właśnie się zastanawiałem, czy ja nie powinienem. Trzeciego dnia już włączył z telefonu dźwięk dzieci po prostu. Explosion. No, więc oprócz jeszcze chłopaków będzie na przykład Marta Nowak, więc dużo osób powiedziało mi, jak do nich się odezwaliśmy, że zależy od tego, jaki będzie wynik, bo istnieje możliwość, że na przykład Konfederacja wygra na przykład. Na przykład, ale bardziej chciałem powiedzieć, że istnieje taka możliwość, że wolę nie powinni wtedy w internecie mówić rzeczy, bo będą porobieni na przykład. I mówimy tutaj o, wiecie, takich popularnych pisarzach na przykład i takie rzeczy. Więc zobaczymy, wszystko zależy pewnie od wyniku, jak to się potoczy, kto od nas odbierze telefon, ale no, czy będzie smutno, czy śmiesznie, to i tak sobie pojajcujemy wtedy i sobie pogadamy o różnych rzeczach. Znaczy jeszcze chyba nie będzie wiadomo do końca, nie? Znaczy wyniki no będą pewnie włos i się okaże we wtorek, tak? Czy tak. Coś tam, więc. No, jeżeli ktoś nie widział, to Bartek ze swoim kolegą Mateuszem przygotowali materiał o Romanie Giertychu. Nawet dwa. W sensie, no ja to traktuję jako dzieło. No i pewnie sprawdzimy tego 15, jak Roman sobie poradził w wyborach. Ale nie o tym dzisiaj, bo dzisiaj przegląd gówna. Znacie formułę, po prostu każdy z nas miał za zadanie przygotować jakąś kupę. Znaczy, ja mam więcej niż jedną. Tak, tak, więcej każdy niż po trzy. Mam co więcej. A, tak, dobrze. Dużo więcej. Ja też mam trzy, a ty masz, Szymon? Ja mam trzy, ale nie ukrywam, że moje są dosyć, no mam cztery, że moje są monotematyczne trochę, bo ja trochę żyję aferką, no nie będę ukrywał, która się dzieje teraz na polskim YouTubie i tam dosyć łatwo wyciągnąć te różne kupy, nie? No dobrze, kochani, czy chcielibyście, żebym ja rozpoczął?
takim drobnym główienkiem, które sobie wynotowałem. Otóż ja wrzuciłem parę rolek z moim stand-upem i dostałem komentarz, bardzo ciekawy, pod jedną rolką, bo to jest rolka o tym, że ludzie myślą, że jestem gejem. Nie? I ktoś w komentarzu stwierdził, o, no to ja się podzielę też swoją historią. I to jest, uwaga, to jest ta historia. Kiedyś dawno temu wyszedłem na zewnątrz na papierosa z kolegą z pracy, który jest gejem, no i rozmowa zeszła na tematy prywatne. Co się zdarzało często, bo chłopak był młody i miał interesujące życie. Zapytał mnie, czy kiedyś myślałem o seksie z mężczyzną. Ja mu odpowiedziałem, że nie, co było zgodne z prawdą. On na to, nigdy, nawet we śnie, ja na to, że nie, co też było zgodne z prawdą. No i w tym momencie już wiedziałem, co się stanie, bo znam mój mózg. Oczywiście obudziłem się rano, już nie byłem prawikiem gejowym we śnie i to straciłem cnotę z kurwa moim kuzynem. Ale to była jego wina, bo zaczął jako nieznana mi atrakcyjna kobieta, a w trakcie zmienił się w siebie. Także ogólnie to zostałem hetero w prawdziwym życiu, a 5 lat temu zmieniłem orientację na apatię. To jest komentarz, który ktoś napisał pod własnym nazwiskiem. Tak. Okay. Tak. I jakby ja mam parę pytań ogólnie. Do tego komentarza. Coś zastanawiałem się. To trochę tak brzmi, że jakby on chyba pierwszy raz w życiu się tym podzielił. Jakby złożył myśli i miał takie, dobra, trzeba w końcu to gdzieś pokazać. Ktoś musi usłyszeć moją historię. Świadectwo. Ale mam wrażenie, że w tym jest też taka nutka takiego postępowego mężczyzny z dużego miasta, który ma kolegę geja i chce się tym bardzo pochwalić też. Nie? Że jest to takie, wiesz, taki rodzaj małej ekscytacji, że o, on zupełnie inny styl życia prowadzi niż ja. Jezus Maria, o, co się może wydarzyć i tak dalej. Ale też zawsze te historie krążą wokół tego, że o, pewnie chciał mnie coś tam dy. No i zasiał ziarno, nie? No i zasiał chyba w nim ziarno, faktycznie. Mnie jeszcze ciekawi jedna rzecz, że ten koleś ma coś takiego, że możesz mu coś powiedzieć i to mu się automatycznie przyśni. Co jest dość... To miało taki oniryczny trochę posmak, ten komentarz. Trochę tak, tak. Z jednej strony jest ten rodzaj jakiegoś takiego dziwnego stereotypu, ale też trochę wyjścia poza ten stereotyp, ale w zasadzie to jest o tym, że to jest mój sen i on jest trochę dziwny, nie? To w ogóle tak brzmiało, jak w ogóle to, że on pracuje z tym kolegą, to już jest sen i to jest potem sen w śnie, wiecie, że taka po prostu incepcja. No dobra, słuchajcie, no ja po ostatnim odcinku, gdzie trochę zbyt alternatywnie podszedłem do sprawy, teraz stwierdziłem, że będę miał takie bardziej wprost te rzeczy. No bo kurwa chcę wygrać, nie? Raz bo nie wiem, czy wiesz, że Bartek jest głosowanie później. Właśnie, no. Wiem, ile jest pieniędzy do wygrania? Słuchaj, pogadamy o tym na końcu, jest, dobra? Jest, można wygrać bilet do odcinka mistrzowskiego. O! Jeszcze nie wiemy, jak to będzie wyglądało, ale ten. Więc Mr. Nobody jest taki kanał na TikToku, który już u nas gościł kiedyś. I to jest taki kanał, że jest po prostu takie zdjęcie Nowego Jorku, smutna muzyczka i jakieś tam mądre rzeczy, nie? No dobra, i tutaj taka muzyczka. Nie? Jest pytanie. Jeszcze raz. Wiesz, co sprawia, że kobieta jest szczęśliwa? Ser. Miłość drugiej osoby. A poważnie pytasz. Tak. Znaczy, to co tutaj jest jaka odpowiedź? I to jest jakiś taki knurski kanał? W sensie taki... No tak. Oddanie. Ale też ser. Żółty. Dobra, jeżeli to jest knurski kanał, no to pieniądze. Dobra, więc dodamy teraz, na dole ja dodam ankietę. Teraz możecie na Spotify, jak nas słuchacie, albo na YouTubie też napisać, co sprawia, że kobieta jest szczęśliwa, a odpowiedź to nic. Co, naprawdę? Nic. Zrobił mnie w tak zwanego... Tak. Wała. Można przekazać. Słuchajcie, a co na te kobiety, które nas słuchają w ogóle? No właśnie. Czy się z tym zgadzają? Dobrze, więc teraz co? Dobrze, no ja mam mniej, powiedzmy, aktualnie, a bardziej retro, prawda? Wycinki prasowe z różnych momentów z historii polskiej prasy. Na przykład jest taki tutaj fragmencik z Klaudii z października roku 93. No, Jezu. Mam ten numer, super. Ja w ogóle Klaudię bardzo doceniam jako pismo. Znaczy doceniałem jako dziecko. Czytałem, podbierałem mamie to było takie, to powiedzmy, to nie była pani domu ani poradnik domowy, to było coś bardziej premium trochę, nie? Klaudia jeszcze przed powstaniem. No tak, no bo ona była grubsza, ona była
jakimś takim protokosmopolitan trochę, nie? No. A, okej. Okay. Też było dużo w ogóle, tam był taki dział miłości i seks i on był dość taki w ogóle odważny i tak dalej, więc podczas gdy w Pani Domu raczej miałeś, nie wiem, tam anegdotki które pań domowych. Które rzeczy cię najbardziej interesowały, jak byłeś dzieciakiem? Tak? Anegdotki pań domowych. Gospodyń domowych. Tak, no i to jest tekst, który akurat niespecjalnie jest związany z profilem pisma. Jest to felieton niepodpisany. Nie dziwię się, który trochę dość mocno pokazuje, w jakim, gdzie byliśmy, jeśli chodzi o mindset na początku lat 90. Tekst nazywa się Czy tolerować żebraków? Jezus Maria, jest... świeży kapitalizm jest w Polsce, lecimy. To jest stokowe zdjęcie, prawda, pan tutaj pochyla się, znaczy nie pochyla się, tylko patrzy tak właściwie tak z taką pogardą w kierunku pani. I teraz tak, tekst jest krótki, więc pozwolę sobie w całości. Amerykanie dołączają do miłosierdzia rozum. Głodnemu pożyczają wędkę, aby nauczył się sam łowić ryby. Tymczasem w Polsce. Jak w chlewie. I teraz tak, to był lit. Po Polsce jeździ Wojciech Z, góral z Zakopanego i żebrze o pieniądze na zagraniczną operację. Się wkurwiać, bo jak się wkurwiasz od razu. Już się zagotowałeś. Góral z Zakopanego. I żebrze o pieniądze na zagraniczną operację chorej na bełaczkę córeczki. I ludzie dają też tysiącom cyganów rumuńskich. Jest! Z czego nie śmiejecie? To jest wcieleniówka. Znaczy nie wcieleniówka, tylko ten. To jest poważna publicystyka. Którzy z gniewem odrzucają wręczane im bułki z wędliną i żądają pieniędzy. Bułki itp. Ich natarczywość na ulicach wymaga od nas już nie tylko ofiarności, ale i świętej cierpliwości. Oni nie proszą, im się należy. Tak jak temu najsłynniejszemu żebrakowi panu Smithowi, który od lat wystawał pod domem Rothschilda i co dzień dostawał od niego dolara. Aż tu nagle o połowę mniej, bo patron zaczął mieć kłopoty finansowe. Wreszcie żebrak go obrugał. Ja się cieszę, że pan wydaje córkę za mąż, tylko pytam, dlaczego za moje pieniądze? Znana anegdota, no. Znana anegdota. Liberałowie, pan Smith to był. Liberałowie nie widzą tu społecznego problemu. Ich zdaniem żebracy stanowią chodzącą i siedzącą przestrogę przed moralną degradacją. Wezwanie do stałej aktywności. W zamian za najniższą pozycję klasową uzyskują jednak dochody, o jakich przeciętny obywatel może tylko marzyć. Ofiarodawcy kierują się zaś kaprysami, a nie logiką. Nie chcą się przyznać, że za drobny grosik robią przede wszystkim dobrze sobie, a nie bliźniemu. Jest to kupowanie sobie chwili dobrego, załoganego samopoczucia. Ach, jak ja potrafię być szlachetny. Inni tego nie potrafią. Emeryt pociesza się wtedy lepiej niż podczas prelekcji ministra Kuronia. Tak, wtedy Kuron jeszcze. No tak. Chwała Bogu, ja jeszcze nie muszę wyciągać ręki po łaskę. I od razu wszystkim robi się raźniej. Dobroczyńcy rosną w siłę moralną, a żebrakom żyje się dostatniej. To są jeszcze takie dwie wypowiedzi. Tak, nie. Znaczy, w sensie to lewa z roku, żebraków zakładam, że to są wypowiedzi tak, nie. Tu jest tak pani Wnorowska, emerytka, że jest na tak. I jest pan Janusz Atlas, dziennikarz, świętej pamięci. A, już. No tak. Reporter Wiadomości. Jest taka historyjka, on to jest na nie. Reporter Wiadomości użebrał w ciągu 6 godzin 400 tysięcy złotych i nawet był dosyć schludnie ubrany z amerykańską futbolówką na głowie. Żebranie to jest po prostu robienie społeczeństwa w konia. Janusz Atlas to jest w ogóle, moglibyśmy zrobić osobny podcast, mam wrażenie, tylko o jego przygodach, bo on był definicją takiego właśnie chyba warszawskiego takiego, wiecie... Birband to jest to słowo, którego szukałem? Znaczy, on był mężem Katarzyny Dobór bodajże, nie? Przez pewien czas, tak mi się wydaje. A czekajcie, bo odchodzimy od klu, jakby bardzo ważne jest... Żebractwo, tak czy nie? Ja jakie tutaj opinie? Poproszę dwie różne. No ciężki temat, no. Ale no tak, w 94, w sensie w 94 roku to też trzeba... Ja no, tam w ogóle, co, jaki zrobić tupet, nie? Że jest jakby początek lat 90. bardzo trudny dla wielu ludzi i ktoś stwierdził, kurwa, jebani żebracy, ja pierdolę. To dostał właśnie wierszówkę, nie? Wtedy podobno całkiem nieźle zarabiało się w prasie drukowanej. I... No ja pamiętam, jak jakiś czas, jak teraz byliśmy w Sokołowsku ze znajomymi i tak wieczorem stwierdziłem, że będzie śmiesznie, jak puszczę balladę o lekkim zabarwieniu artystycznym, że taki meta śmiesznie, ale... Tam, gdzie ja widzę meta śmiesznie, to inni widzieli gruz po prostu, wiecie, końcówki lat 90., początek 2000 i nagle wszyscy mieli taki, wiecie, powrót do przeszłości bardzo ciężki. No i wtedy właśnie w tych czasach pisać takie rzeczy? Okej. Ja w ogóle nie wiem, czy wy też tak, ja chyba o tym kiedyś mówiłem w podcaście, ale ja już po prostu jestem tak zmęczony tymi wszystkimi filmikami,
które z menelami, nazwijmy to, tak? Jakby... Pomaganie im. W sensie... Nie. Nie, to nie... Znaczy, ale też, to jest też taki że to... Daje mu kurtkę oryginalną. Tak, swoją proszę, drogą. To $100 dla ciebie. Naprawdę, tak, dobro musi wrócić. No, jest to obrzydliwe. Już nie mówiąc o tym, że uwzględnianie tych wszystkich biednych ludzi, którzy są zawsze w jakimś kryzysie, w swoich filmikach, w jakimś takim najgorszym wydaniu, to jest tak... Jest tak obrzydliwe. Jest jeszcze inny nurt w ogóle filmów z osobami w kryzysie bezdomności i to jest najgłupszy nurt. On jest już tak randomowy, że ten, jak biorą jakiegoś takiego gościa, który no widać, że prysznic dawno, że nie ma domu, że jest w traumatycznej sytuacji i biorą go do jakiegoś barbera, biorą go tam ten i robią z niego jakiegoś takiego super fajnie ubranego ziomeczka, nie? I to nie ma żadnego komentarza do tego, nie? W sensie, że ja nie wiem, czy to jest akurat coś, czego najpilniej potrzebuje osoba w kryzysie bezdomności. Przy okazji też nie wiem, czy to na pewno była osoba w kryzysie bezdomności, w sensie, że jakby to... No, czasami te filmiki widać, że to ktoś ma doczepione włosy po prostu, nie? I no, to są, jest ten, właśnie dzisiaj też gadałem o tym z Mateuszem, jest taki TikToker Scumbag Dad i on właśnie robi parodię tych wszystkich właśnie, no proszę, to jest $10 dla pana, bo chce, żeby dobro powróciło i coś tam. I on właśnie robi parodię tego, że na przykład rozdaje dealerom narkotyków, pieniądze, żeby dobro powróciło i żeby oni żeby za darmo rozdawali wszystkim. I że potem wszyscy dziękują i ten. Nie, zajebisty jest ten kanał, świetnie robi parodię i bardzo ładnie pokazuje właśnie hipokryzję tych influencerów. No dobrze, Mateusz, druga runda. Co tam masz? Dobra, słuchajcie. Kolejna rzecz, którą mam dla was, jest filmikiem takim ciuduszym. Ciuduszym od razu przyznaję. Czekajcie, muszę go tylko otworzyć. No bo wybory są. No są. No i był taki czas, kiedy istniała Polska Partia Narodowa. Nie wiem, czy kojarzycie. Polska Partia Narodowa. Tak. I ona próbowała wejść do Sejmu. I to jest spot tej partii. I chciałem, żebyśmy sobie go obejrzeli. To jest Leszka Bubla partia, nie? Zapomniałem, jak się nazywał ten chłop. Uwaga. Tak. Jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie. Są one tym większe i tym silniej się do nich poczuwam, im wyższy przedstawiam typ człowieka. Roman Dmowski. Oto forsa! Biorę ten zamek wraz z księżniczką. Lepiej skoczyć do rzeki i utonąć, niż mieć Niemca cudzoziemca. My Polacy w żelazie się kochamy, nie w banknotach. Przecież wszystko jest do kupienia. Ja się na waszmości śmieci nie pcham nieproszony, więc walcz. Skorumpowane polityczne pseudoelity, sprzedające matkę ojczyznę za brukselskie stołki. Biada im. Biada. Politycy w Polsce to karierowicze i tchórze. Jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie. Są one większe i tym silniej. Niestety widziałem to wielokrotnie już. Leszek Bubel należy do jednego takiego panteonu chujowych ludzi. To ja... Czy ty wiesz więcej o tym panu? No tak, no on był głównym antysemitą, można powiedzieć chyba i w historii. Najnowszej, tej naszej. Ale... A przy okazji to jest taki gość, który podróżuje po świecie i twierdzi, że był w największej liczbie krajów ze wszystkich Polaków. Tak? Znaczy, że tam, tego nie znałem. 300-400 krajów zwiedził, faktycznie dużo się najeździł, ale... Czyli ale głównie był semitą, znaczy głównie jest tak znany. Czyli podróże nie uczą niczego. No, jak pokazuje też przykład Wojciecha Cejrowskiego, niekoniecznie. Tak. A propos chujowych ludzi. Bo mam takie gówno, zrobię taki follow-up. Ja wiem, że Mateusz nie lubi, jak dajemy mu atencję, ale stwierdziłem, że darmowe punkty leżą, to je podniosę. Słuchajcie, nie wiem, wiem, że Bartek, słuchasz niektóre odcinki, nie wiem, czy jesteś zaznajomiony z postacią krakowskiego literata. Tak, ja słucham wszystkich odcinków. Okej. Okay. Kiedyś Bartek mi powiedział na żywo, że bardzo strasznie wolno mówię, bo on nas słucha na półtorej przyspieszeniu. Tak. Teraz już na dwa, wszystkiego słucham na dwa, bo za dużo podcastów trochę i tak. I że bardzo to jest dziwne. Tak, no więc jest wielka afera na YouTubie. Ci, którzy nie wiedzą, to lepiej się nie dowiadujcie, o co chodzi, ale no, dużo wybiło szamba i dotknęło to też osób twórczych, którzy utrzymywali, że mają lewicowe poglądy i jakby są za kobietami wszystko. No i tutaj krakowski literat stwierdził, że to jest moment, żeby zabrać głos w tej sprawie, no bo wiadomo, on został niesłusznie oskarżony przez wszystkich. No i napisał tak.
Nigdy nie przepadałem za gąciarzem i nie rozumiałem tego fenomenu. Jednak odkąd wiem, że jest uzależniony od seksu i narkotyków, zyskał w moich oczach szacunek. Tak czy siak, dożyć czasów, aby empatyzować z Gargamelem lub z gąciarzem, to dożyć dziwnych czasów. Co do gąciarza. Dziewczyna chce kryształ od gąciarza, gąciarz chce loda. Jak wiadomo, kobiety mają transakcyjną naturę, a często tym chorym na narkomanie bardzo zależy na dragach. Zmuszał? Potem oczywiście tego. Zresztą materiałów o tych panach muszę się uważniej zapoznać, ale z wypiekami na policzkach czekam, aż okaże się, iż Mateusz Płocha i Szymon Żurawski małe kotki w piwnicy, gdy nikt nie patrzy. XD. To słowo na G, bo ja widziałem ten komentarz. Tak. Więc słuchajcie, no. Ale z nami jest luz, bo mamy prawicowe poglądy akurat. No właśnie. No więc właśnie. Jakby co, w ogóle to było bardzo bezpieczne, bo zauważyłem, że jak ktoś ma prawicowe poglądy, to wtedy się przede wszystkim nie autuje, a jak się już autuje, to jest takie, no i co z tego? No, chyba, że to już takie grube rzeczy są, jak teraz właśnie wybiło Szambo na Boxdela czy coś, nie? Znaczy, nie wiem, no, Korwin mówi to, co mówi o lekkiej pedofilii od dekad tak naprawdę i nie za bardzo ktokolwiek ma z tym problem. Z jego... Tak. Bardzo było śmieszne, jak właśnie, no bo nagrywamy, zdradzę wam, w środę, we wtorek Wardęga wrzucił tam swój wielki demaskujący materiał. A jak wiem, Wardęga jest świetnym człowiekiem. Święty człowiek. I... Mencen chciał się podłączyć pod tą falę. Co? Że telewizja to jest przeszłość, że tylko teraz Wardęga, w sensie tylko internet, to jest siła młodych, coś tamtego. No i właśnie ludzie mu zaczęli wypominać, i że nie ma miejsca oczywiście na takie zachowanie i coś tam. No i ludzie mu zaczęli wklejać po prostu wypowiedzi Korwina, nie? W sensie różne, z różnych mediów przez wiele lat. No ale wiadomo, no to jest co innego. On powiedział mi tylko jeden komentarz, że to wyrwane z kontekstu. Pewnie tak. Dobra, więc to było moje drugie gówno. Dobra, to znów cofnijmy się, prawda, o lat 20 na przykład. Nie o 20, o 99 to jest 24 lata. I tutaj jest interesujący tekst z polityki. Znaczy, który rok jeszcze raz? 99. Z 15 maja 99 roku. Bardzo interesujący taki tekst Zdzisława Pietrasika dla osób, które wtedy czytały. Chyba wciąż tak jest w polityce, że jest taki dział afisz, tam są wszystkie te kulturalne rzeczy i wtedy też były takie notki, niskie loty, że tam krytykowali jakiś tekst kultury, no nie? I Zdzisław Pietrasik, co on krytykuje? Tutaj Zdzisław Pietrasik poszedł do kiosku i kupił sobie Hustlera i postanowił o tym napisać tekst do wysokonakładowego tygodnika. Proszę państwa, nie mogę nic. O Jezu, ale muszę się głowić jebany po prostu nad tematem na artykuł. Co ja mam o tym napisać? Za godzinę muszę oddać tekst. Był akurat przy kiosku, nie? I napisane jest tak. Nagie jest brzydkie, to jest tytuł. Odstąpię gratis slogan reklamowy redakcji polskiej mutacji magazynu erotycznego Hustler. Mógłby on brzmieć na przykład tak. Brzydkie dziewczyny, dziewczyny niezgrabne, dziewczyny z kompleksami. Nie załamujcie się. Zgłoście się do nas. Tylko u nas macie szansę znaleźć się na rozkładówce najbliższego numeru. U nas każde brzydkie kaczątko może udawać pięknego łabędzia. Pomysł sloganu przyszedł mi do głowy po obejrzeniu kwietniowego numeru Hustlera, tego ze złocistą okładką, który zresztą redakcja zachwalała, rozsyłając wcześniej taksy do mediów. Faksy, dobrze. Przepraszam, są bardzo małe literki i ledwo sobie daję radę. Okładka jest nawet interesująca, ale to, co się pod nią kryje, nie ma nic ze złotem wspólnego ani z innym metalem szlachetnym. To przeżarte zębem czasu złom żelazny. Koszmarnie brzydkie, wyzywająco tępe i niezgrabne modelki z jednym może wyjątkiem. W ogóle to jest... Tępe w ogóle. Ale z jednym wyjątkiem. Musiał zaznaczyć jednak, że ktoś mu się podobał w tym magazynie. Z jednym może wyjątkiem. Mają mniej więcej tyle wdzięku, co emerytowane panienki straszące klientów w pobliżu niektórych warszawskich hoteli. Kiedy ukazywał się niedawno pierwszy numer Hustlera, pojawiły się obawy, że wzorem amerykańskiego pierwowzoru pismo będzie szargać wszelkie świętości, atakować fałszywe autorytety, piętnować kołtunerię. Nic z tych rzeczy. Nasi uczniowie Larego Flinta są łagodni, grzeczni i dobrze ułożeni, grzeszą jedynie brakiem gustu. Znaczy, nie było już w zasadzie miejsca wtedy na takie pismo, które by szargało świętości, no bo Urban już wydawał swoje dawno, nie? Fakty i mity też były wydawane. Więc... Ale w ogóle niesamowite, bo jest tyle powodów, dla których można się dowalić do Hustlera. On stwierdził, że najgorszym problemem z tą gazetą jest to, że są brzydkie laski, no. Też, nie podobają mi się baby. Też mi się podoba te takie utyskiwania, że kiedyś to była prasa. O Jezu, tak. A teraz to jest gówno.
W latach 20. jak przedrukowywali jakieś paszkwile na Żydów, nie? To były czasy. Słuchajcie, święty Maksymilian Kolbe, co? Nie. Czy był? Nie, nie był. Ale czekaj, bo ja bym tu jeszcze chciał się jeszcze popędzać nad Kastlerem. Tylko Kastlerem. Przypomniałem sobie o tym, ale no tak, w sensie 99 rok, polityka... Spokojnie. Ale Bartek, ty przyglądałeś chyba masę tych polityk po prostu z dawnych lat. Tak. Jakie są twoje wrażenia? Znaczy polityka akurat jest, była w porządku tygodnikiem, nie licząc niektórych autorów, tak? No oni do dzisiaj publikują, na przykład nie wiem po co publikują tego Wojewódzkiego. W sensie, no to jest to dziwaczne. Nie, może ludzie się śmieją na mea pulpie. Może. Ile razy się zaśmiałeś czytając mea pulpę? Się nie zliczę. Natomiast no, do polityki to ciężko się jakoś tak całościowo odnosić negatywnie, nie? No bo to jednak dość porządny tygodnik ze świetnymi autorami. Natomiast... Co się najgorzej zestarzało, może tak? W ogóle z polskiej prasy? No. Kurczę, no wydaje mi się, że czasopisma gamingowe się słabo zastarzały. Te takie Secret Service, stare PSX Extreme. Tak, Boże. Znaczy, tam był to, co można docenić jakoś, jako osoba w ogóle pisząca i czasami publikująca gdzieś, to doceniam to, że rynek był tak chłonny, że on potrafił chłonąć również takie rzeczy. Mm-hmm. Bo to były półamatorskie pisemka. Mm-hmm. Tam oni nie ukrywali na przykład, że nie wiem, w jednym z nich pracował gościu, który miał 13 w ogóle lat, czy 14, jak wszedł do redakcji. I pisał teksty. No. Which is fine, nie? W sensie do dzisiaj jest w Game Devie, o ile wiem. Mamut, tak? On był bardzo młody. Ja pierdziele, tak. 13 lat miał? Tak. Ale to tak samo jak... No to po prostu przyszedł ze szkoły pewnie tamten i już został. Jak tak? Stanowski w Przeglądzie Sportowym też zaczynał bardzo wcześnie, nie? W sensie, tak. Że on już tam na poziomie, jak miał 19 lat, to już miał tam 6 lat doświadczenia czy coś, tak. Nie? Że już jechał na Mistrzostwa Świata. Więc no, były takie jednostki tam i polskie pisma to jakby wykorzystywały to, no ale to widać, że ten gość miał 13 lat. W sensie, że to nie są świetne teksty, to są rozprawki trochę, nie? Ale tam też nikt dobrze nie pisał. Poziom publicystyki był bardzo kiepski, poziom recenzje były pisane według jakiejś takiej formatki i ludzie w kontekście podcast tekstu do nas piszą często, że ej, zrób się w ogóle odcinek o Secret Service. I ja nie wiem jak Mateusz, ale myśmy na początku mieli taki plan, żeby to zrobić, ale teraz mi by się chyba już nie chciało troszkę. Nie wiem, bo to byłoby znęcanie się nad dzieciakami, które miały wtedy między 13 a 25 lat i robiły sobie gazetkę i było git. Ona była problematyczna bardzo mocno, ta gazetka, pod wieloma względami. Ja się ale nie wiem, czy jest... na Secret ja Service. Ja bardziej byłem Click, Play i właśnie... Nie, i PSX Extreme. To ja podbierałem Secret Service Cybermycha. No ja czytałem Click i CD Action. Bo do Cybermychy dodawali często pełne wersje fajnych gier jakichś, nie? Na przykład taka była Dino Island, nie wiem czy pamiętacie, że się budowało swój park jurajski. To było jest taka teraz planszówka, która się bardzo dobra, że się buduje właśnie park z dinozaurami. W każdym razie czułbym się trochę, jakbym się znęcał nad tym. No tak. No, że to się zastarzało źle, ale wszyscy byli kiedyś młodzi i głupi i oni byli młodzi i głupi, tylko akurat wydawali wtedy czasopismo, a nie każdy ma taką możliwość, nie? Jak jest młody i głupi. Ja pamiętam, że w CD Action był ten dział listów, który przychodził. I teraz z takiej perspektywy dzisiejszej, no to jakaś straszna hamuwa tam się odpierdalała. Smagler tam był taki gościu, tak, nie? Który tam odpisywał jakoś tak. On chyba dalej jakoś tam funkcjonuje w internecie, ma jakieś tam konto i tam strasznie boomerskie rzeczy wrzuca. Tak, to jest w ogóle, jego mindset jest bardzo zbliżony do mindsetu wielu osób publikujących w czasopismach gamingowych wówczas, nie? I nie dziwi mnie to jakoś bardzo. Czekajcie, czy ja dobrze pamiętam, że Jacek Piekara też pracował w tego typu czasopismach? On chyba miał ten magazyn Fantazy, tak? On miał magazyn Fantazy, znaczy nie wiem czy Fantazy, czy jakiś inny tam fantastyczny, ale być może masz rację, ale tak, no on był związany jakoś z tym środowiskiem gierkowym. Zresztą teraz miała wyjść jakaś gra, wideo, na podstawie tego cyklu inkwizorskiego. A. Tak mi się wydaje, albo coś pomieszałem. No ale generalnie on jest tam jakoś związany z tym całym środowiskiem. Nie wiem, czy on nie robił czegoś z Przewiedźminie pierwszym. Słuchaj, jeżeli George R.R. Martin mógł napisać scenariusz do tego... Pięknej Bestii na przykład. Nie, tego ostatnio. Ale naprawdę. Ale tej gry ostatnio, tych Soulsów. Tak. No, wiem o czym mówisz. No, Magda się w to zagrywała ostatnio. Nie pamiętam, ale najsłynniejsza gra zeszłego roku. Tak, tacy właśnie. To myślę, że Piekara też może napisać. Ale no to jest ciekawe, że kurczę, no właśnie z tym PSX Extreme, bo ja najbardziej chyba w to byłem wkręcony. Mi się podobało i to do dzisiaj mi się podoba, że oni potrafili zrobić tam coś takiego, że znałeś te postaci, w sensie, że oni się potrafili kreować przez te recenzje, nie? A to jest dosyć ciężkie, w sensie, żeby... CD Action tak samo było, nie? Że wiesz, kto to, autorów, nie? Tak. Trochę na przykład potem to miałem na Weszło, jak jeszcze tam śledziłem mocniej piłkę, że tam też charakter
tych osób bardzo był w tych tekstach, nie? A to też łatwo się, wiecie, rozwodnić jakby z innymi, nie? Szczególnie teraz w internecie. No, ale to było bardzo takie gimnazjalne, pamiętam, nie? Jak tam teraz coś próbowałem ostatnio wrócić do tych rzeczy, to to jest aczytalne, nie? Tak, i to też na wiele różnych sposobów, no bo z jednej strony to jest aczytalne, jeśli chodzi o poziom redakcji, no te teksty były niezredagowane i to było widać, że oni tam przychodzili, mieli bardzo dużą wolność twórczą, jeśli chodzi o rzeczy. Ale tyle śmiechu, co było wtedy, to tak. Nam nic z tego. Ale też jeśli chodzi o skład, to było trudne, no bo często dochodziło do momentu, w którym było pomarańczowe tło z czerwonym tekstem na przykład, nie? No. I czytaj sobie. Rzeczywiście były. Wiesz, Office przejścia z jakimś. I tutaj wjeżdża CyberMycha, gdzie wszystko było bardzo czytelne. To jest ta druga generacja już chyba tych czasopism. No, możliwe. Się wydaje, I w Playu też pamiętam, że były. Boże, do dzisiaj, ale dzisiaj taki wspominkowy, no trudno. pamiętam do dziś, jak do magazynu Play dodali demo Pokémon Trading Card Game. W sensie, że były, że było na płytce, że mogłeś sobie zagrać w karciankę. I były dwie talie dodane. No i oczywiście się tymi taliami cały czas grało. Ja do dzisiaj pamiętam to uczucie, wiecie, jak trzymam to w ręce, wracam do domu, rozpakowuję, wkładam do napędu i wiecie, instaluję. Nie? Niesamowite to jest. Więc dziękujemy wam. Może chujowo redagowaliście te teksty i to było ten, ale dużo ciepłych wspomnień. Jest bardzo dobry, przepraszam, jeszcze tak wtrącę, dokument o starych czasopismach gamingowych na YouTubie za darmo. On kiedyś nie był na YouTubie za darmo, teraz już jest. Nazywa się, i legalnie, tak? Thank you for playing się nazywa. Ale i... to polski? Tak. Okay. Polski o polski. Arkonanie. Nie, właśnie nie. Zrobili mnóstwo wywiadów z dziennikarzami z tamtych redakcji i trochę tam rzeczy w ogóle wyłazi, na przykład to, że oni wszyscy byli tak bardzo przeciwko piractwu, a tam przyznają w tym, że jebali te giereczki. Jeśli chodzi o recenzję, to totalnie z piratów robili, nie? I trzeba było tak robić, no bo takie były czasy. Czekajcie, a wracając jeszcze do tego Hustlera, ile miał autor lat, kiedy on to napisał? Pietrasik? No, jak myślisz? 50 parę, sądzę, 60? Ciekawe. A co czemu pytasz? Tak z ciekawości po prostu wyobraziłem sobie takiego starego dziada, który bierze tego Hustlera, ale też pewnie musi jakby ten proces, czy na przykład się tłumaczył, że dlaczego to kupuje, czy na przykład nie wziął, po prostu nie tłumaczył i tyle. O, pan redaktor, dzień dobry. A co dzisiaj będzie? Piszę tekst, przepraszam. Słuchajcie, kogo jest teraz kolej, bo się pogubiłem. Mateusza. Chyba moja, tak? No to strzelaj. Moja ostatnia rzecz? Dobra, słuchajcie. Jak ostatnia? Ostatnia? Ja mam więcej. A, no tak. Ja też mam jeszcze taką, ja mam taką jeszcze bonusową. To nie fair będzie. Nie. Dobra, słuchajcie, jest taki chłop na TikToku. No. To się zaczyna już. Tak. Kurczę, bo mnie zawsze po prostu bawi to, co... Nie wiem, to jest jakiś moje guilty pleasure, jak to oglądam. Chyba, na pewno wam mignął, bo to jest chłop, który wypędza demony. I no, mówi, wiem. Odejdź stąd, diable, szmato! No. Tak jakoś tak śmiesznie w ogóle gada. I tu jest, ktoś mu zadał pytanie. Jak to jest, że tyle ludzi opętanych chodzi po ulicy? Jak poznać, kto ma w sobie diabła? I to jest jego odpowiedź tego gościa. Cześć. Z tymi demonami to jest tak, że po pierwsze jest ich więcej niż się ludziom wydaje. A po drugie są słabsze. Przynajmniej dla ludzi narodzonych z Bożego Ducha, niż się ludziom wydaje. Więc jest tego trochę więcej, ale nie jest to aż tak ciężkie jak w tych filmach. Jak to rozeznać, kto ma w sobie diabła? To się rozeznaje duchowo. Od tego jest dar rozróżniania duchów i do tego, no tutaj trzeba być już nowonarodzonym, ochrzczonym w Duchu Świętym i mieć też doświadczenie. Ja już 13 lat znam Jezusa Chrystusa. Tego się nie uczy w religii, więc ja tego uczę. Mam na to nauczania www.dotyknieba.org. Tam można się zapoznać z moimi naukami i tam można się wszystkiego dowiedzieć. Jak zrobi się około 250 nauczań, będzie się miało świadomość, ale czy będzie się dalej widziało demony, bądź będzie się świadomym, tak jak na przykład ja, no to już zależy od innych czynników, jak radykalne poddanie Jezusowi, nowonarodzenie i czy się przyjęło dar duchowy, dar rozeznawania duchów. Jest to napisane wszystko w Biblii, w pierwszym liście do Koryntian. Wystarczy trochę przeczytać. Pozdrawiam. To jest jakaś denominacja protestancka. U nas na grupie już ileś razy był wyciągany dotyk nieba i za każdym razem pojawia się to samo, że trochę jak są te uniwersa, wiecie, tam szkolna i coś tam, to jest takie kolejne niby uniwersum do śledzenia. Tak, w sensie, że tam są jakieś właśnie krosy, w sensie tych cudotwórców, którzy tam leczą, coś tam, jakieś imby między nimi wybuchają i że to jest taki świat,
no ja nie znam go jakoś tak specjalnie, ale trochę mnie to... Boję się, żebym jakbym w to wszedł, to jak z tymi aferami na YouTubie, nie? Żebym się ocknął po 2 tygodniach. Mm-hmm. Boże, nic innego nie zrobiłem. No to jest bardzo kuszące to, co oni tam wrzucają pod kątem takiego binge-watchingu, bo to jest po prostu tak, to jest taki fake, tak wprost, mm-hmm. nie? Że on nam tam pokazuje, że na przykład ktoś ma nierówne nogi i on nagle sprawia, że te nogi są równe, tak? Nie, to jest, a to jest ten, jakaś po prostu sztuczka pokazuje. To jest ten sam gość, który uleczał tych dzieciaków pod, że ma taką serię, że pod sklepem ulecza dzieciaków różnych? Co? Nie, pod sklepem. Jest taki typ, że właśnie, no widać, że wiecie, no stoją jakieś dzieciaki takie typu, w sensie takie nastolaty, nie? Mhm. Ci, co pytają, czy się im piwko kupi, nie? Ten typ nastolatków. No i widać, że on jest z nimi ugadany na jakieś tam rzeczy. No kupię i po prostu, znaczy, no nie wiem, to jest chyba w domyśle, ale że no, on właśnie na nich robi jakieś tam różne cuda, nie? Że ktoś tam właśnie noga mu się zrasta, albo ręka go przestaje boleć, albo coś tam, nie? Kiedyś, z 15 lat temu, na YouTubie, znaczy wciąż tam do tego jest dużo, było sporo takich filmików, oczywiście niewyraźnych, bo nagrywanych jakimiś lodówkami i tak dalej. Było sporo filmików, które polegały na tym, że jacyś tacy właśnie protestanci z różnych zborów na przykład sprawiali, że komuś noga odrosła. Ktoś miał amputowaną nogę i mu odrosła noga i zawsze to było pokazane tak, że była pokazana nogawka i przez nogawkę po prostu szła ta noga i centralnie ludzie pisali w komentarzach: o, Christ, Jesus, oh my God, he's alive, i tak dalej, nie? Jezu, dużo nie trzeba. Ale generalnie w Stanach jest w ogóle cały ten nurt przecież tych uzdrowicieli i tak dalej. I teraz, to jest śmieszne, to dopiero teraz dotarło do Polski. Nie teraz, bo jeszcze ten Baszobora był na przykład, ten taki przyjeżdżał, to już z katolickiej strony powiedzmy, nie? Okay. Przylatywał i sporo było jakichś takich tych, nie? Ale faktycznie chyba, nie wiem, za czasów naszych rodziców chyba więcej uzdrowicieli było po prostu szurskich, jakieś energierejki, tak, jakieś tego typu rzeczy, niż około chrześcijańskich, że tam przekazujemy. Polecamy odcinek podcasteksu o ręce, które leczą. Ja nie polecam tego odcinka, on jest krótki. Ja wiem, ale gówniany. Ja się bardzo nie wiem, czy jest gówniany. Ja na przykład mam coś takiego z waszymi odcinkami, że dokładnie pamiętam, gdzie słuchałem każdy odcinek, bo przeważnie to jest jak biegam. I mam coś takiego, wiecie, jakby takie... Słuchasz w jednym miejscu wszystkich i wiesz, gdzie słuchałeś? Nie, bo dobra, w różnych miejscach. Panu się jesteś takim fanboyem, no, Bartka, po prostu. Ej, no dobra, ale śmiechy, ale kurwa, co 4 odcinki pierdolę po prostu o tym podcasteksie. No dobra, nieważne. Dziękujemy. Słuchajcie, macie do wyboru, jeżeli chodzi o moje gówno, bo mam 2. Jedno jest totalnie insajderskie i jakieś takie bardzo dziwaczne, a drugie jest, no, o tej aferze. Ja wiem, że ty... Pozwólmy Bartkowi wybrać, bo jest naszym gościem. Pierwsze jest co? Pierwsze jest o czym? Takie bardzo insight o środowisku, o którym chyba nie masz pojęcia. No to mnie to bardziej ciekawi. No dobra, słuchajcie. Zajawiłeś się, żeby bardziej... Każde środowisko ma swoich dyspozytorów prawdy, nie? Nieważne, co to jest za środowisko. I jest coś takiego jak muzyka tradycyjna, muzyka folkowa, nie? I muzyka tradycyjna w takim rozumieniu jakby niektórych osób, między innymi tej osoby, której przeczytam wpis, oni uważają, że muzyka tradycyjna to jest tylko i wyłącznie jak się jeździ po tych wioskach, po tych skansenach, zbiera się melodie od tych wszystkich starych ludzi, którzy grają na tych skrzypeczkach i trzeba dokładnie grać tak samo, jak oni grają. Mhm. Nie można nic zmieniać. Powinieneś mieć instrument wykonany przez gościa, który, wiecie, robi to od 1000 lat i on ma... Więc... I to jest muzyka tradycyjna. Okej, okay, podoba mi się, już mi się podoba, bo to jest jakiś totalnie egzotyczny lore, który... No właśnie, nie, zastanawiam się, przy co tym mówią. I słuchajcie, to jest folkowa policja. Oni są dyspozytorami, że oni ci mówią, że to nie jest muzyka tradycyjna. Czyli Golce na przykład? No nie, no. Golce to wiadomo, ale jakby, wiecie, jest taki podział między właśnie tymi tradycjonalistami, o których właśnie mówię, folkowej policji i tymi takimi zespołami, osobami, które się inspirują na przykład muzyką taką folkowo-tradycyjną, ale jakby to przetwarzają i robią sobie swoje rzeczy, nie? Tam Żywiołak, Kapela ze Wsi Warszawa, takie rzeczy, nie? No i oczywiście to są najwięksi wrogowie folkowej policji. I żeby być w folkowej policji, nie trzeba być starą osobą, trzeba mieć po prostu mental, no moim zdaniem spierdolony, ale to jest moje zdanie. Słyszałem historię, że na potańcówkach, gdzie się tańczy mazurki, oni potrafią
przerwać muzykę, jak kapela gra, i się przypierdolić, że perkusista nie gra po radomsku. Bo powinno być tam kurwa na 3, a on gra na 2. I co to kurwa ma być? To nie jest tradycyjna muzyka, jacyś oszukańcy. Słusznie, ja doceniam taki purysk. I polecam tak. Beka z folkowej policji, jest taki fanpage. I jakby, wiecie, no to jest środowisko, gdzie pewnie to śledzi 20 tysięcy osób czy coś, nie? W sensie, no to jest naprawdę taki kurwa... Tylko że w przeciwieństwie do innych jakichś takich, nazwijmy to, małych środowisk, tutaj jest też to, moim zdaniem, tak na to patrzę, że no jest w tym hajs, nie? Trochę. W sensie, bo jest z Ministerstwa Kultury, bo to jest jednak tradycja, bo to jest tego, więc jest też walka o jakieś tam apanaże. No i też oczywiście prestiż, no bo nie ma nic bardziej prestiżowego niż bycie najbardziej prawdziwym z prawdziwych. I tak jak Andrzej Saramanowicz jest dyspozytorem prawdy, jeżeli chodzi o muzykę taką jakąś, o wszystko w sumie, no bo nie, się wszystko. Przypierdolił do Stanach ostatnio, że się nie odezwała na koncercie swoim, że tam, że Kaczor dyktator. W każdym razie, no i Saramanowiczem tego środowiska jest pan Adam Struk, którego wcześniej nie znałem, ale dużo moich znajomych zostało poblokowanych przez niego. I on też normalnie gra koncerty, improwizuje i ten, ale on może, bo on jest mistrzem. Bo on już się przejechał po tych wszystkich wioskach, zebrał wszystkie melodie. No i ogólnie idea jest taka, że zamrażamy muzykę w tym momencie i nic z nią więcej nie robimy, nie? W sensie odgrywamy ją. No i to jest dosyć długi post, ale myślę, że warto. Czy ma sens pisanie... A czyli to jest post? Jego właśnie, jego tego Adama okay. Struga. Czy ma sens pisanie przykrych rzeczy na fejsie? Pewnie nie ma. Koniec posta. 5 stron później. Powoduje mną samotność w kwestiach estetycznych. Piękno jest obowiązkiem, a nie widzi mi się. W cudzysłowie oczywiście widzi mi się. Nie mogę się pogodzić i zaakceptować tego, co dzieje się z naszą muzyką tradycyjną. Wszystkich tych kolesi i panien biegających po scenach i nagrywających płyty, mimo że nie mają, nie tylko w tej kwestii, nic do powiedzenia. Jedyne, co mogą, to infantylizować. Infantylizm jako cecha pokoleniowa. Mimowolnie jestem jednym z protoplastów ruchu wokół muzyki tradycyjnej. O, jestem takim skromnym protoplastą, jak coś. Mimowolnie. Ja nie chciałem być w tym miejscu, gdzie jestem. No, ale tak wyszło. Cześć, pewnie zastanawiacie się, jak się tu znalazłem. W odróżnieniu od ultrabadziewnych zespołów folkowych nazwano nas... O, jestem protoplastą i to gówno jebane. Nazwano nas czasem inkrudowcami od inkrudo. Dzisiaj wiem, wówczas nie wiedziałem, że ten podział jest pozorny i że nie mogło się nam udać, że nie da się ożywić języka, obyczaju, pieśni, że mimowolnym efektem naszych działań będzie trudna do oszacowania liczba scenicznych kuriozów aspirujących do czegoś, co nigdy nie będzie im dane. To my, nie przeceniając naszej roli, Boże, byliśmy za trutą studnią. Oh. Jak on się musiał źle czuć, jak był koniec 90-sów i po prostu bratanki i gorąco i wszystko. Jezus tak. Maria, co to się dzieje? To moja wina. Bo zamiast studiować, biegaliśmy z ogrodu do ogrodu. Oczywiście jeden biegał częściej, drugi rzadziej, ale generalnie ta biegunka nie zwiastowała niczego dobrego i nie mogła się niczym dobrym skończyć. Nie idzie o kwestie społeczne, międzyludzkie, osobiste, a o muzyczne i wyłącznie o nie. Stworzyliśmy pozory, a jednocześnie uruchomiliśmy mechanizm nie do zatrzymania. Jeżeli bowiem wolno nam było publicznie puszczać bąki, z czasem okazało się to praktyką powszechną. Wow, mocny, bezkompromisowy artysta! I tu już, wspaniały świat. I tu już podsumowanie. Kontrowersja między folkowym ultrabadziewiem a muzyką inkurdowców odchodzi w zapomnienie. Czeka nas nowa muzyka, nowych ludzi w nowych czasach. Folkowo-biesiadno-awangardowa mieszanka okraszona jazzem. Jako meloman i popularyzator nie jestem tym zainteresowany. A mógł dać jeszcze, że protoplasta powtórzyć mógł tutaj. Pora się usunąć i robić swoje w innych kontekstach. Niestety nie mogę wejść w komentarze, bo mnie kurwa zablokował. A co napisałeś? Za co cię zablokował? Napisałem, że... Coś kurwa na zasadzie... Ty chuju. Nie, że na zasadzie... Że tak się można bawić, tak nie można. No coś takiego, nie? Okay. W sensie, że... No bo klasyka, nie? W sensie... Więc jeżeli zastanawiacie się, kto odpowiada za to, że golce dmą w trąby i one pierdzą, no to Adam Struk. I to jest krzyż, który będzie niósł
Bo z tego, co ja rozumiem, no, on, wiecie... No, to czekacie pozew za te słowa. To już naprawdę przesadziłeś tutaj. Ciekawe jestem, że na przykład, nie wiem, są tacy puryści, jeśli chodzi o ludową muzykę z różnych regionów Afryki na przykład, z różnych krajów. Oj, na pewno. I to poszło w takim kierunku to wszystko, że oni już naprawdę im dawno głowy powybuchały. Ja myślę, że w Polsce są osoby, które są dyspozytorami prawdy muzyki na przykład Kenii, nie? Tak. Czy tam coś. Kurde, ja na przykład słucham takiego niszowego gatunku, który nazywa się slam i to jest... no powiedzmy bardzo daleko od noga grindcore'u, death metalu, jakieś takie po prostu bardzo prymitywne napierdalanie, nie? I mimo tego, że ta muzyka jest po prostu w chuj prymitywna, jest taka po prostu tempa, to i tak ludzie potrafią o nią pokłócić, że albo jest za mało tempa, albo że tu jest za bardzo jakaś sophisticated. I to jest tak śmieszne, no bo no kurwa, słuchajcie sobie spokoju, dajcie spokój tym ludziom, nie? No mi się wydaje, że właśnie ja coś taki, jakiś taki dałem komentarz, ale to było za dużo, nie? A i właśnie, no śmieszne to jest, nie? To jest w sumie ciekawe, że chyba Disco Polo nie doczekało się nigdy. Doczekało się oczywiście opracowań, esejów, poważnych książek, świetnych rzeczy. Ale takich, nie wiem, poważnych recenzentów na przykład. Nie? W sensie, żeby naprawdę rozkminiali te rzeczy i no bo Welp, to jest moja teza, to nie jest łatwe nagrać nośny kawałek Disco Polo, nie? Tak. Taki, że on się tak rozniesie, że 30 milionów na YouTubie. To jest trudne, to jest tylko niewielka część zespołów dochodzi do tego momentu, nie? Żeby nagrać taki hicior, nie? I dlaczego tam nie ma poważnej pracy muzycznej? Ale w środowisku Disco Polowym są też dyspozytorzy, nie? W sensie, że kiedyś to było Disco Polo, jak te chłopaki brali te melodie, tam zbierali od tam podpierdalaj białoruskich tam zespołów czy coś, i że to było szczere wtedy z serca, no a teraz to jest dance i że to jest jakby sprzedajne. Jak się wchodzi w komentarze, no to są tam, nie? Jest trochę tego purysmu. Nie ma w tym tego takiego intelektualnego jakby takiego, wiecie, że byt, inkrudo. Ale no to chyba jest cały czas to, nie? Ta emocja. A czy wy macie jakieś takie środowiska, gdzie jesteście wkurwieni, że po prostu ludzi bawi coś, a kurwa nie powinno, nie? Ja wiem, że żarty słowne to u ciebie to jest, że to poszło w tą stronę. No ja mam parę takich rzeczy, powiedziałbym, humorkowych, które mnie wkurwiają, że są popularne, ale mam też tak, że... No to mów. Podcastek? Nie, ale mam tak, że... Znaczy mnie najbardziej wkurwia... Okej, okay, to jest... Wielki rzecz, która... Rafał cię boli, patrz. Nie, to tam, jego to tam jebać, nie, ale bardziej... Przepracował już. To już przepracowałem sobie, nie, to już sobie wyjaśnione, jakby, dobra, są ludzi, których to śmieszy. Tak? Mnie najbardziej wkurza, jak ktoś, bo to jest taki ogromny trend właśnie na jakichś Instagramach, TikTokach i tak dalej, że po prostu ekranizuje żarty. Że po prostu bierzesz obiegowy żart i robisz z tego filmik i... No to jest tak wkurwiające, bo to jest w ogóle kompletnie zero po prostu inwencji twórczej. No wymyślcie coś kurwa swojego. Już nie mówiąc o tym, że w ogóle polski i YouTube i w ogóle polscy influencerzy tak zwani komediowi tak kradną na potęgę materiału ze Stanów, skądkolwiek. Z Brooklyn 99. O, a to znany przypadek. Tak, nie, tak. No to było już przegięte. No to było tak przegięte jeszcze. Inspirowaliśmy się tylko to znanym serialem. To był ja może tylko jakby przypomnę dla osób, które nie wiedzą, o czym mówimy, że jeden z kabaretów no po prostu żywcem wziął jeden do jeden po prostu no, rzecz napisaną z Brooklyn Nine-Nine. Najsłynniejszą scenę, jak się wpisze tak. Brooklyn 99 i się ustawi na YouTubie według liczby wyświetleń, to jest największa scena w ogóle z tego serialu. Tak, ale najgorsze jest to, że to oni tak stuprocentowo to ukabarecili, tak. Nie? Że poprawili na kabaret. Nie? Tak. Bo tam na przykład... Bo tam było co? I Want It That Way, tak. Backstreet Boys, a oni to zmienili na... Chyba Kolorowe Sny? Kolorowe Sny chyba, tak. I... Bo to Just Five to jest przecież... I oni powiedzieli, że oddają hołd, że to nie jest żyna. Super. Chuj wam w dupę, przestańcie się, wymyślcie własny żart po prostu. No dobra. Ja w ogóle mam od niedawna TikToka bardzo, od bardzo niedawna. No ja dopiero wczoraj zaobserwowałem. O, no widzisz. No i ja nie mam ustawionego, znaczy mnie to w ogóle nie wkręciło, się bardzo obawiałem tego, że się to wkręca, na szczęście... Daj sobie chwilę. Nie, no to już 2 miesiące mijają, nie? Okay. Czy coś i nic, nie? Ja nie też mam tak miałem. Wchodzić, dlatego, że mi się wyświetlają największe ścierwa. Raz mi się wyświetla koleś, który udaje własną matkę, która jest strasznie agresywna. Ja wiem, z tym na głowie, co ma tam jakiś tam założony coś? Nie pamiętam, ale pamiętam, że on tam gra taką agresywną matkę, która krzyczy, nic nie robicie, tam leczycie cały raz ten dupą i w ogóle sam ja muszę pracować, i tak dalej. I dla mnie to jest stresujące, no bo to jest realnie... Znaczy, nie ma właśnie flashbacków, no bo moja mama jest świetna i nie było takich sytuacji u mnie w domu, ale wiem, że w wielu domach były. I jak się czasami słuchało przez ścianę jakichś takich to wiesz, nie? No to albo znaczy, że ta matka rzeczywiście była przepracowana i nikt jej nie pomagał, albo matka była choleryczką, albo both, to jest stresujące niezależnie ten. Ale jeśli chodzi o komedię TikTokową, to w ogóle... W Polsce podoba mi się to, że poszło to w taką wręcz nieoczekiwanie dankowym kierunku. Na przykład jest jakaś taka parka,
nie wiem, 35 plus, przed 40 tam oboje. I oni grają takie scenki typu, tam ona pyta tam, Henie, chcesz tam seksu czy kotleta? On mówi, kotleta, bo zwaliłem sobie konia i to jest koniec. Nie? Że wymyśliłem tę scenkę, ale to jest w tym klimacie, nie? Jezu, wymyśliłeś, to trzeba to nagrać. Trzeba to nagrać, szybko. Ja wpadłem ostatnio, nie wiem kurwa czemu, w jakąś dziurę i obejrzałem live z zakończenia Śmiechawa TV. O Jezus! Że... Oni ekstranizowali żarty, nie? I oni, no tak, oni totalnie właśnie, no, dlatego mi się pewnie skojarzyło i tak miałem, a ciekawe czemu oni zakończyli. I sobie włączyłem i to było w takiej formie Q&A. Kurwa, po godzinie się ocknąłem, że Szymek, co ty kurwa robisz, nie? W sensie, nie wiem, idź cokolwiek, zrób innego. No dobra, ale Bartek, czy masz właśnie jakieś takie środowisko, że wkurwia cię po prostu, że jest dobra zabawa, a no cię to wkurwia po prostu. Nie, z komiksami, co jest, z filmami? Znaczy z komiksami jest takie środowisko w komiksowie, które takich starych fanów, starych komiksów PRL-owskich, tam Kajko i Kokos, Maki Atomek i tak dalej. Ostatnio jest taki projekt Tytusopedia, dla którego wypowiedziałem się tam. Mieli parę pytań dotyczących Tytusa i Papcia Chmiela i tak dalej. I jednym z pytań było, co bym chciał zobaczyć, gdyby coś jeszcze miało powstać. Już wiesz, po śmierci Papcia, gdyby coś jeszcze miało powstać. Jakiś inny autor, autorka miałby wziąć Tytusa i zrobić po swojemu, nie? No to ja napisałem, że fajnie by było, gdyby zrobił to ktoś, to w ogóle by to zrobił inaczej niż Papcio. W sensie inaczej by rysował. Ten, nie? No i tam w ogóle w komentarzach pod tym postem się pojawiły osoby, że nie, że w ogóle fatalny pomysł i tak dalej, nie? I, tak mogłeś tak pomyśleć, Bartek. Ale tak trochę to działa w tym środowisku, nie? Na przykład jak był animowany Kajko i Kokosz, to ludzie narzekali, że to nie jest dosłownie, że powinny być w postaci poruszone kadry Janusza Chrzyste i tyle, nie? I to zawsze o tym Oskar z napisów końcowych mówi i Pisula właśnie, że no adaptacja to adaptacja, nie? W sensie, że ja One Piece na przykład, no to się bawiłem jak świnia w błocie, a tam pozmieniali jakieś rzeczy, tak. Nie? I, a ja sobie zdałem sprawę, że jest taka jedna konkretna rzecz, gdzie mnie wkurwia teraz Gwiezdne Wojny. Mhm. Że dla mnie Gwiezdne Wojny teraz się stały, poza Andorem, który był wyjątkiem od tego, Gwiezdne Wojny się stały tym samym co Marvel, czyli chuj w to, jak to jest dobre. Ważne, że za chwilę się pojawi ktoś tam i zrobi coś tam. Nie? W sensie, że oglądaj, bo może zaraz się pojawi Darth Maul i się zesra i będzie miał potrójny miecz, nie? I no i właśnie, i tam no jakby Ashoka teraz leci, nie? No i było tam, pytam kogoś, no jak tam już po trzech odcinkach, no powoli się rozkręca. I mam takie... No ale co się rozkręca? No zaraz będzie troll. I mam, no ale... No to już chyba powinna być zabawa od pierwszego, nie? W sensie, że widzę, że to już poszło właśnie w taką stronę i już zdecydowałem, że to już nie jest dla mnie. A gdzie mi się kiedyś wydawało, że to się nigdy, wiecie, nie wyczerpie, nie? W sensie, że nie, no ja będę zawsze przecież Gwiezdne Wojny oglądał i ten... No, już no to ostatnia część... Zabili sobie dziecko. Zabili we mnie dziecko, to ostatnia część Gwiezdnych Wojen naprawdę coś we mnie zabiła. No, ale taki, Skywalker, bo ja się czułem tak oszukany po prostu strasznie, no bo się naprawdę wkręciłem w te, że w sensie nawet nie najgorzej mi się oglądało te dwie nowe i potem ta trzecia to był taki, no koszmar, no tak, w sensie naprawdę było tak złe pod wieloma względami, że raz na jakiś czas jak sobie o tym przypomnę, to się po prostu wkurwiam. Jestem no o tym już nikt nie gada. Dobra, Bartek, kończ gówno. No właśnie, swoje. Kończymy, czy bo nie, ja mam więcej niż trzy, ale słuchajcie, to też wam dam do wyboru. Czy wolicie homofobiczny felieton, czy wolicie rozkminki z prasy gamingowej o feminizmie? O Jezu, trudny rozumiem, że ile mamy czasu? Ja rozumiem, że pierwszy to Gargamel, a drugi Gonciarz. Aha, tak. No to może ten drugi. Prasa gamingowa. Dawaj, tak? Prasa gamingowo-feminizm. To był taki dodatek specjalny do czasopisma Świat Gier Komputerowych. Rok 2002 albo 2004, już nie pamiętam dokładnie. I to był artykuł o tym, że no, kobietki w zasadzie to już w grach w zasadzie rozdają karty i nie można tutaj twierdzić inaczej, no bo come on, mamy Lara Croft, tak? No i leci ten, tutaj oczywiście fragmenty przeczytam. Komputery, elektronika i wszystko, co z nimi związane, to obszary zarezerwowane dla mężczyzn. O. Wystarczy spojrzeć na składy redakcji pism komputerowych czy zdjęcia zespołów przygotowujących te gry. Tymczasem od kilku lat to właśnie kobiety pełnią dominującą rolę w tej branży, a to za sprawą gier komputerowych, których bohaterkami w coraz większej części stają się panie. Czy to objaw feminizmu, czy wręcz przeciwnie? W feminizmie chodzi przecież, jak pisze Kosmopolitan, o równe traktowanie. Przypis, nie? Bibliografia, Kosmopolitan. O Jezu, Maria. Kosmo, Klaudia. Jak myślałem, przyjaciółce. I felieton Janusza Korwin-Mikke z najwyższego czasu.
Wspaniałe. O jak Boże. Pisze Kosmopolitan, o równe traktowanie, równe szanse na jak najlepsze wykształcenie i swobodny wybór stylu życia. Taki sam wybór, do jakiego mają prawo mężczyźni. Jak to ma się do gier komputerowych? Przeczytajcie, a się dowiecie. No i tam leci tam felieton, tak, pokazują, że w ogóle tej... Że tyle jest tych postaci, tak? Tak. Przykładem tego, że feminizm wjechał do gier komputerowych jest tam z jednej strony Tomb Raider, a z drugiej strony taka gra Lola, tak? Tak, to były jakieś takie erotyczne gierki. No. Nie, że tam była... A, że już po prostu... A Bolary 7 też, nie? Tam też jest o kobietach dużo. Tak. To... Z więcej kobiet niż mężczyzn. Tak, tak. Oczywiście. I słowa końcowe, to jest końcówka artykułu. Patrząc na wiszące nad łóżkiem plakaty Lara Croft i na podkładki podmyszkę z jej zdjęciem, niewielu zdaje sobie sprawę, iż jest nowy typ bohatera komputerowego. Być może Lara, Natalia i podobne do nich kobiety zdominują wkrótce monitory w domach na całym świecie. Zmian nie da się zatrzymać, nie można z nimi walczyć, można im się poddać. Ale czy trzeba? Faktem jest jednak, że gdy feminizm ośmieszył się słowami swoich niektórych propagatorek, zszedł do podziemia i działa jeszcze skuteczniej. Dochodzi do sytuacji, że w niektórych dziedzinach życia czy sztuki nie możemy już mówić o równouprawnieniu, ale o dyskryminacji mężczyzn. O! Czyli już, rozkminki 20 lat temu, jak to wszystko wraca, nie? Po prostu. Czy dużo się zmieniło? Jeśli chodzi o rozkminki tego typu. Ja myślę, że to wraca cały czas to samo. Znaczy, wydaje mi się, że echa tych rozkminek bardzo mocno są widoczne w komentarzach na fanpage'ach serwisów gamingowych. Tak. Jakieś tam, nie wiem, poligamia może mieć bardzo progresywną tam redakcję. Znaczy, nie wiem, czy ma, tak? No, ale tam, no, wiem, że są osoby progresywne, no ale tam po prostu siedzą te dziady, no w moim wieku na przykład, albo tam, nie wiem, 45-letnie, 50-letnie, tak? Które wychowały się na tych pismach 30 lat temu. I no, piszą mniej więcej to samo. Nie tak. Zrobili update'u sobie. Nie bardzo. No. Wiem, no ja to też obserwowałem przez dłuższy czas właśnie tam PSX Extreme, jakieś takie, wiecie, bo to działa nadal, nie? W sensie te fanpage'e, ale no niestety świat gamingowy to jest zbyt brutalny dla mnie świat, jeżeli chodzi o komentarze. W ogóle... Ta manosfera jak cię mogę, ale ci gracze to jest już kurwa przegięcie. Jeszcze pomyślałem sobie jakiś taki odwrotny artykuł, że jakaś kobieta powołuje się na przykład na Men's Health, że czytała i że teraz wie, co są faceci. Tak. No dobra, jak... Poczekaj, bo ja bym... Tak. Kurde, przeczytaj to ostatnie jeszcze, co miałeś. Ten felieton. Ten felieton, dawaj. Bo to jest bardzo mnie to dość paskudne, nie? Ale dobra, czekaj, bo tutaj bo ja mam samolotowy włączony, prawda? I muszę chociaż teraz... Szymon jest trochę już widzę oburzony, bo to znaczy, że Bartek może wygrać. Nie, wtedy. Nie, ja mam jeszcze jedną rzecz, bo... Ty jesteś najgorszym. Ja tylko miałem trzy. Dobra, ja dzisiaj przegrywam, trudno. Ja oddaję walkowerem. Raz się przegrywa. No. Ostatnio miałem drugie miejsce, jestem zadowolony jakby. To jest felieton, który nazywa się Homo Macho, autorstwa Krzysztofa Kłobodowskiego. Cinema... Miesiąca nie znam, ale to jest to 2005 rok, no bo to jest w kontekście tajemnicy Brokeback Mountain, która jakoś wtedy... O Boże! Ale to były dupska spięte wtedy po prostu. I pisze Kłopotowski tak, w felietonie Homo Macho. Historia miłości dwóch kowbojów do siebie zamiast do pięknej dojarki podbiła Wenecję. Złoty lew dla różowych byków stanowi znak czasu. Homo może przybrać każdy odcień męskości, a im bardziej męski, tym większe dostanie brawa, jak Brokeback Mountain. No i tam są jakieś tam rozkminki dotyczące jego, że tam romans kina z homo trwa od zawsze, tam Rudolf Valentino był gejem, coś tam. Marlena Dietrich i Greta Garbo fascynowały publiczność, no i dalej wchodzą jego rozkminki dotyczące w ogóle homoseksualizmu, no bo czemu nie, wyjdźmy poza kino, tak? To jest cinema, ale wiecie, nie? I tutaj mówi tak, że wtedy to były ledwie niejasne sugestie. Teraz dwóch kowbojów jawnie, znaczy wtedy, czyli w starym kinie, tak? Teraz dwóch kowbojów jawnie nie potrafi się sobie oprzeć. Widocznie mężczyzna ma dla drugiego mężczyzny walor, o jakim kobieta może tylko pomarzyć i marzy. Psychoanaliza nazywa to zazdrością o penisa, symbol siły twórczej. Nie pytaj młodzieńcze, dlaczego miałbyś zazdrościć koledze czegoś, co przecież sam posiadasz. Nie chodzi tu o dezorientację kogucika, który czasem błądzi w kurniku po drodze do kurki. To się zdarza, ale szybko mija. Poważny homoseksualizm jest tylko dla dorosłych, a dla artystów to bardzo korzystne posunięcie w karierze. Co? Jest, no. Dlaczego geje dobrze się ubierają? Gej, który się źle ubiera, to... I tu jest słowo na P. Filozof. Wcale nie dlatego, że chcą się podobać. Tego pragnie każdy homo czy hetero. Wiedzą, jak dobrze się ubrać, gdyż mają głębsze wyczucie formy. Lepiej rozumieją od prostego hetero, co pasuje do danej sytuacji. Wiedza zawsze wynika z przymusu nadrobienia bolesnego braku. Gej wie lepiej od zwykłego mężczyzny, jak być mężczyzną, ponieważ musi się nad tym zastanawiać. Wie również lepiej... To stop na chwilę. No, jak pokazuje TikTok, strasznie wielu heteronormatywnych mężczyzn zastanawia się, co znaczy być mężczyzną, nie? To są rzeczy, które spędzają im sens powiek niemalże. Czytam dalej. Wie również, lepiej nawet od kobiety, jak ma się ona przypodobać mężczyźnie, bo sam jest mężczyzną i w dodatku sam chce się mężczyzną podobać. Bycie gejem daje przywilej poznawczy.
No i tak dalej. Znaczy mogę czytać to dalej, to się tam ciągnie jeszcze super. Trzy akapity. Ja sobie przypomniałem kawał, który słyszałem jakiś czas temu, że żona pyta męża, jak się nazywa ten gejowski film o tych dwóch chłopach, co idą przez góry? A on mówi Władca Pierścieni. To prawda, o dwóch. Miałem powiedzieć, że więcej niż dwóch, ale potem się robi dwóch. Ja myślę, że jak można by... O, kurczę, może to jest też pomysł na odcinek, że tylko recenzja Brokeback Mountain. Tak, no, był kiedyś taki pomysł, żeby zrobić reakcje polskie na pasję. Bo tam była, nawet książka powstała w ogóle o pasji z perspektywy katolickiej w ogóle. A teraz dwójka powstaje, nie? Tak. Tak. Niesamowite. Słuchajcie, no to jeszcze na koniec, bo ja chciałem o tym powiedzieć Matthew. Ja mam takie gówno, to obrzydliwe, ale to już dobra. Jak ktoś jest wrażliwy, to tutaj kończymy. Boxdel. Mm-hmm. Taki youtuber. No właśnie okazało się, że tam pisał do dziewczyn, dzieci, w zasadzie dziewczynek, które tam miały, mało lat. I 8 stycznia 2022 roku Boxdel napisał tweeta. Jakie to ma znaczenie, czy dziewczyna ma 12, 13, 14, 15 czy 16 lat w obliczu tych wszystkich obrzydliwych rzeczy, które Leksiu wysyłał do kobiet? No ma. Odróżnia to obrzydliwego pedo od obrzydliwego zboczeńca, nie pedo. To ważne akurat. To ważne. To ważne. Jeszcze mam taki, ale to już tego nie będę czytał, miałem taki wielki, wielki komentarz broniący tych wszystkich gamoni. To wrzucisz na samca beka. Tak, wrzucę na samca beka, że po prostu, oczywiście z wykopu, no bo skąd by indziej. To mi się podoba, że i Gonciarz, i Gargamel, którzy byli tam totemicznym złem na wykopie, nagle się odwróciła sytuacja i teraz są bohaterami. Nie? Czy Gonciarz nie był w ogóle symbolem tak zwanego kukoldyzmu? Tak? No był. Mm-hmm. No był. No i nagle po prostu bohater, tak? Tak, więc co? No, ja chciałem tylko jeszcze na koniec powiedzieć, bo też dostaliśmy kilka pytań o to, że ja mówię od drugiego odcinka, że no kurwa, nie znacie nas, nie? W sensie nie wiecie kim, w sensie wy nas nie znacie, słuchacze, słuchaczki, osoby słuchające i tworzenie takich paraspołecznych jakichś relacji z gamoniami z internetu, to nie jest dobry pomysł, nie? W sensie, że tak mi się wydaje, że czy Podcastex to super podcast? Tak. Czy chłopaki są spoko? Pewnie tak. Czy mam ich pomnik w domu? Nie. Nie? Ale bym chciał. Mam zdjęcie Bartka przy łóżku. Pomnik z gówna. No w sensie wiecie o co chodzi, no że trudno było przewidzieć, że osoby... Zdałem sobie sprawę, że mój komentarz był taki trochę w stylu wojewódzkiego, teraz sobie zdałem. Ja mam taki... Jak powiedział kiedyś Woody Allen, no więc chodzi mi tylko o to, że tak ja bym się cofnął zawsze. Mnie na przykład zabolało z tym Gargamelem, no bo ja lubiłem te materiały niego, nie? Ja tak samo, ja oglądam akurat. Tylko, że w pewnym momencie sobie zdałem sprawę, że to jest po prostu chłop, który drze japę trochę jak dziki trener, nie? Tylko, że z innej strony mam wrażenie. Jezu, żeby na dzikiego trenera nic nie wyszło. Jest chaotyczny, chaotyczny. Boże. Właśnie. No właśnie. No kurczę, zobacz, ze wszystkich osób, nie? W sensie na dzikiego trenera on... A nie wiem, czy widzieliście, co się teraz dzieje u dzikiego trenera? Otóż no, taki, on po prostu już teraz jest tylko wystryw na Ukraińców. Tylko i wyłącznie po prostu stwierdził, że to jest najwięcej klików. I po prostu tym się teraz zajmuje. Fajnie. Czy on jest oficjalnie jakoś tam fanem konfy? Nie. Chyba oficjalnie nie, ale możemy się raczej domyślać, że pewnie głosuje. Słuchajcie, no i tak jakby nie robią, nawet robiąc takie gówno, i tak wskakuje w rankingu influencerów coraz wyżej, bo inni odpierdalają gówna, że spadają na dno, nie? Zostanie tylko prawa strona internetu. Tak, słuchajcie, no więc tak, powoli zmierzamy ku końcowi. Na samym końcu. Właśnie, czy jeszcze jakieś, chcecie zaprosić kogoś na coś albo coś, no co, do słuchania podcastekstu na pewno? Tak, albo nie wiem, słuchajcie albo nie słuchajcie, ja w sumie nie wiem. Wy nie macie jakiegoś live'a teraz niedługo? Live'a? Coś mi się wydawało, czy nie, czy coś macie? Byli w Lublinie. Byli, tak. Nieważne. A, w sensie live'a, występ na żywo. Tak. Mieliśmy tak w Lublinie i będzie więcej takich wydarzeń, ale będziemy o nich informowali za pośrednictwem naszych social mediów. No dobrze. Dobrze. Słuchajcie, no to co? Zapraszamy na naszą grupkę. Bartek też tam jest. I co? Do zobaczenia za tydzień. A jeszcze sobie zapiszcie też w kalendarzu przypomnienie, że 15 października wieczorem się spotykamy na Instagramie aż dziennika, żeby sobie tam popłakać albo się pośmiać, albo zobaczymy, co tam się wydarzy.
A i pamiętajcie, że w następnych odcinkach nie będzie tak ładnie, jak oglądacie na YouTubie. Tak. Wracamy do starego... Pato streamingu. Wracamy do pato streamingu. Jeżeli kogoś bolą oczy teraz, bo jest za ładnie, no to za tydzień będzie lepiej. Mati, czy ty jeszcze chcesz zaprosić na coś? Widziałem, że macie nowy termin w Kicikoci. Tak, mamy teraz stand-up w Kicikoci, ale obawiam się, że jak ten odcinek wyjdzie, to może nie być biletów, ale jeśli będą, no to, to zapraszam. Jest to o tyle ciekawe, że pracowałem w Kicikoci przez bardzo długo jako barman i myłem kible. Więc jak będziesz robił kupę, to ja na pewno tam czyściłem to. Fajnie. I co? Tym miłym akcentem. Pa. Pa. Cześć. Nie macham, ja tam macham. Dobra. Ja macham tam. Dzięki. Audycję przygotowali Mateusz Płocha i Szymon Żurawski. Czytał Grzegorz Kwiecień.